siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy w 24. odcinku podcastu Szósty set. Witają Was tym razem w pełnym składzie Michał Kwiatko-Bębnowski, Piotr Złoch i Filip Kurfanty. Tak jak zapewne widzieliście na Twitterze, pojawił się pewien nowy pomysł na to, jak się tym podcastem zająć, w jakiej formie go niejako wypuszczać. Pytaliśmy o Wasze opinie, te opinie były dość zróżnicowane, idące z różnych kręgów. No i postanowiliśmy po prostu spróbować, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Zawsze możemy wrócić do tego poprzedniego formatu, czyli jednego odcinka w całości, natomiast spróbujemy właśnie z takim podziałem. No jeśli chodzi o podział, to w tym odcinku chcielibyśmy zacząć od tematu Ligi Mistrzów i ogólnie europejskich pucharów, skupiając się tutaj no też na tej bardzo gorącej, palącej i bolesnej dość, myślę, dla polskich klubów kwestii rankingu i tego, co z niego wynika. A wynika z niego no, rzecz bardzo dla polskich klubów przykra. Przykra dla wielu zaskakująca, mimo że taka być nie powinna, bo jakby zasady do tego rankingu są znane od lat, ale po prostu do tej pory nikt tego nie zwracał, bo nie miało to konkretnego przełożenia na to, ile zespołów w Lidze Mistrzów Polski zagra. A teraz już zmiana jest taka i bardzo bolesna, że od kolejnego sezonu w Lidze Mistrzów nie będziemy mieć trzech zespołów, tak jak to było teraz, czyli dwóch zespołów w fazie grupowej od razu i trzeci zespół musiałby się przedzierać przez eliminację, ale to one są na takim poziomie, że raczej nie jest to wielkie wyzwanie. No w tym sezonie będzie tak, że tylko jeden zespół bezpośrednio do fazy grupowej awansuje, a w eliminacjach wystąpi kolejny polski zespół i na tym koniec, czyli maksymalnie dwa polskie zespoły w fazie grupowej Ligi Mistrzów od tego sezonu, natomiast nie ma żadnych zmian, jeśli chodzi o liczbę polskich miejsc w pucharze CEF i w pucharze Challenge. Pytanie, czy z takim znaczy zapałem, nie, no, Filipie, no, tego... Filipie, no zmiana jest, no bo było jedno miejsce w CEF i jedno w Challenge, a to jedno z Ligi Mistrzów przeszło właśnie na Puchar CEF, tak, że... Nie zgodzę się, że różnicy pod tym kątem nie ma, natomiast z tym Challenge Cup to jest bardziej, to jest prawo do odmowy gry w pucharach dla wybranej drużyny, która to piąte miejsce zajmuje, przynajmniej w ostatnich kilku sezonach. No, przyczyny takiego stanu rzeczy znamy. Natomiast to pytanie, czy CEF standardowo nie postanowi wręczyć jakiejś dzikiej karty może którejś z polskich drużyn, bo to byłoby tak typowe właśnie dla Federacji Europejskiej. Byłoby typowe, ale no CEF sam się wpuścił w pułapkę, tak można powiedzieć, z tego względu, że jednak tworząc te eliminacje po prostu no tak troszkę nie ma za bardzo jak i gdzie i skąd tego miejsca znaleźć, tak? No bo wszystko jest dokładnie rozpisane, które zespoły z którego kraju, a są to te osiem krajów najwyżej w rankingu, one mają te miejsce zapewnione w fazie grupowej, a cała reszta bije się o nie w kwalifikacjach. No chyba, że dziką kartę do samych tych kwalifikacji, czyli do tej trzeciej, czy nawet drugiej rundy. Może tam ewentualnie jakaś jest szansa, że Polska dostanie, ale no nie przeceniajmy siły Polski, jeśli chodzi o struktury i jeśli chodzi o siłę po prostu i posłuch naszych działaczy, tak myślę. Tak, bo tam chyba jeszcze w Federacji Światowej to jakieś korzenie polscy działacze zapuścili, ale jeżeli chodzi o Europejską Federację, no to tutaj faktycznie raczej od zawsze byliśmy po stronie, no też trochę krytyków poczynań Federacji Europejskiej, gdzieś nawet te sytuacje, że nasze kluby rezygnują z europejskich pucharów, no to może być gdzieś tam w Lozannie, bo to chyba w Lozannie tak, jest siedziba. I to mogłoby zostać postrzegane jako no, jakiś policzek mały dla włodarzy. No ale właśnie, no może skupmy się też na tym, skąd się to w ogóle wzięło, że no, w zasadzie, co prawda ten poprzedni sezon był może troszkę mniej udany, ale no, generalnie w ostatnich latach to my wcale przecież na występy naszych klubów w europejskich pucharach nie mogliśmy narzekać, a przynajmniej tak się nam wydawało, no bo wiadomo, że oczy głównie na Ligę Mistrzów i tam faktycznie no, było dobrze. Najczęściej było Final Four w wykonaniu co najmniej jednego zespołu. Było też takie, gdzie były te zespoły dwa przecież. No a tu nagle się okazuje, że spadamy w tym rankingu na siódme miejsce i to spadamy tak naprawdę bardzo wyraźnie, bo no jeśli spojrzy się na ten ranking, to do poprzedzających nas Niemców i będących tuż nad nimi Belgii, no to my tracimy ponad 40 punktów. A z kolei nad Czechami, którzy są za nami, tych punktów jest zaledwie 5.
nad Rumunią, która jest na miejscu 9, czyli tym, które już nie ma żadnego miejsca zagwarantowanego w fazie grupowej, a tylko jedno w eliminacjach, to tych punktów jest tam zaledwie 22, tak? A więc połowę tego, co tracimy do Niemców. No i nagle skąd to się wzięło? No skąd wzięło się to stąd, że po prostu zasady tworzenia tego rankingu są takie, jak na CEF przystało, tak bym to określił, czyli troszkę nielicujące z logiką. Czyli dokładnie jakie, bo ja akurat nie zrobiłem prawidłowego przygotowania do odcinka w tym temacie, więc jakbyś mógł opisać naszym słuchaczom, z czego właśnie ten paradoks wynika tej całej sytuacji. Znaczy ja tu może od razu wtrącę, że nawet dobrze próbując przygotować się do odcinka, to trudno jest to zrozumieć, a już w ogóle nie polecam nikomu zabierania się za próbę policzenia tych wszystkich punktów, bo to jest tak skomplikowane i tak niejasne i za każdym razem wychodzi inaczej, także to moim zdaniem bez sensu i syzyfowa praca, także uprzedzam po prostu. No także postaramy się wyjaśnić te takie podstawy, które względnie są jeszcze możliwe do pojęcia. Po prostu z każdego kraju do rankingu liczą się punkty tylko najwyżej sklasyfikowanego zespołu w każdych z cewowskich rozgrywek, a więc z Ligi Mistrzów, a więc z Pucharu CEF, no i z Pucharu Challenge. Z trzech ostatnich sezonów. Tak, no i nie licząc obecnego. Tak, tak, tak. No, ten sezon, który trwa siłą rzeczy, nie jest jeszcze liczony. Swoją drogą o tym, jak trudne i jak skomplikowane jest wyliczenie tego rankingu, świadczy to, że sezon pucharów poprzedni, czyli ten ostatni liczony, skończył się w maju roku 2017, a ten ranking został gdzieś opublikowany na początku marca roku 2018. Więc w samym CEWie ewidentnie widać, że jakieś problemy z tym liczeniem są. No w każdym razie, no efekt jest bardzo prosty. No pamiętacie ten sezon, mówiliśmy, sezon to był 2014-2015, Final Four w Berlinie i dwa polskie kluby, które się spotykają w półfinale. Resowia wygrywa ze Skrom, ostatecznie Resowia kończy ten turniej na miejscu drugim, Skra kończy ten turniej na miejscu czwartym. No i do rankingu liczy się tylko wynik Resowi, więc z perspektywy takiego rankingu lepiej byłoby, żeby ta Skra nie tylko nie weszła do Final Four, ale w ogóle żeby odpadła najlepiej w grupie na przykład. I zamiast wyjść z grupy Ligi Mistrzów jako drugi z polskich klubów wejść do tego Final Four, to właśnie żeby z tej grupy nie wyszła, bo wtedy jeszcze mieliśmy spadki do Pucharu CEF i żeby zamiast tego weszła właśnie w tym Pucharze CEF do półfinału. No dla mnie absurd, jeżeli promuje się tak naprawdę to, że ma się więcej reprezentantów w tych niższych pucharach. Teraz to się oczywiście troszkę zmieniło, no bo nie ma już tych spadków. Nie ma, znaczy są, ale tylko na tym początkowym etapie. Natomiast no cierpimy też przez to, że po prostu te nasze kluby rezygnowały, zwłaszcza z Pucharu Challenge, a pamiętamy, że gdy jeszcze nie rezygnowały, no to mieliśmy ten sezon, kiedy w tym pucharze mieliśmy w ogóle dwóch finalistów, tak? Co swoją drogą też sprawiło, że jeden z nich też nie punktował nam do rankingu. No właśnie, no i teraz pytanie jest takie, czy nie jest kolejnym absurdem sytuacja, jaka miała miejsce w zeszłym sezonie. Pisałem o tym na Twitterze, tam można dokładnie sobie zobaczyć grafikę i o co tam w ogóle chodzi, a ja spróbuję to krótko opowiedzieć. Generalnie jest tak, że trzy polskie zespoły uzyskały awans z fazy grupowej do playoffów Ligi Mistrzów. Awans uzyskała jedna drużyna belgijska, dwie tureckie, no i z tych przepisów wynika, że Polska, Turcja i Belgia zdobyły de facto tyle samo punktów. Moim zdaniem to jest sytuacja absurdalna, kompletnie niesprawiedliwa, natomiast też było tak, że gdy ja o tym napisałem, to też gdzieniegdzie pojawiły się takie głosy, że to jest jakby naturalne, no bo przecież jak na przykład taka Belgia, mając jeden zespół w Lidze Mistrzów, de facto ma dwa, ale to już nieważne, do jakby sensownego rozumowania chodzi... No właśnie, Filipie, i doskonale rozwiązuje to UEFA, czyli powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli chodzi o też, nie wiem, czy aspekty finansowe, czy organizacyjne, no to absolutnie odstawia po prostu w przedbiegach Federację CEF. No i tam jest sytuacja, w której jest jeden reprezentant Ligi Liechtensteinskiej, FC Vaduz. A to raczej po prostu reprezentant Liechtensteinu. Tak, więc może bardziej reprezentant Liechtensteinu, to jest też o tyle nietypowa sytuacja, już tam mniejsza z tym, no ale oni grają w lidze szwajcarskiej, no i oni ten Liechtenstein reprezentują. No i wygląda to tak, że
w zależności od tego, ile drużyn występuje w europejskich pucharach, no to ten ranking po prostu jest dzielony przez liczbę drużyn występujących w pucharach, tak? Czyli jeżeli masz 5 miejsc, to wszystkie drużyny punktują i dzielisz to na 5, no i z tego wychodzi ci jakaś tam forma średniej czy w miarę obiektywnego rankingu. Natomiast tutaj jest jakiś absurd moim zdaniem, no ale co do tego się już wszyscy zgadzamy, że ty masz jedną drużynę, więc w sumie najlepiej jest mieć najmożliwie najgorszą ligę, w której jest jedna drużyna, która dominuje, czyli trochę taki model niemiecki bądź belgijski, gdzie w zasadzie no, są te dwie ekipy, które dominują, no to jest tym czymś, co realnie bardzo pomaga ci w dobrym wyborze, więc to czy masz fajne czwarte miejsce, trzecie, piąte w lidze, jaki jest ogólny poziom, to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, więc dziwne, patologiczne moim zdaniem. No i znaczy, ja jeszcze krótko spróbuję dokończyć tam tę myśl, którą przed tym zacząłem, właśnie, że tam chodziło o to, że jak Belgia, mając powiedzmy jeden zespół w Lidze Mistrzów, miałaby tą Polskę dogonić, która miałaby trzy zespoły w Lidze Mistrzów. Otóż dla mnie sytuacja jest bardzo prosta. Niech Belgia przez te trzy lata regularnie przeskakuje polskie zespoły w Lidze Mistrzów, niech grały w eliminacjach, niech te eliminacje wygrywają, awansują i po trzech latach może się okazać, że Belgia będzie mocniejsza od Polski. Wtedy będzie to przynajmniej jasne i klarowne od strony sportowej, a nie takie, że ucinamy sobie miejsca, bo tylko jeden zespół może punktować. Dla mnie to jest niezasadne, dlatego że moim zdaniem Liga Mistrzów powinna skupiać jak najmocniejsze zespoły, żeby był jak najwyższy poziom tych rozgrywek. Natomiast dopuszczając trzy polskie zespoły, a jeden belgijski, to moim zdaniem wtedy rzeczywiście tak będzie, że ta liga będzie mocniejsza. Natomiast dopuszczając trzy zespoły, powiedzmy, z Belgii, trzy z Niemiec, a dwa z Polski, no to już to nie będzie sumarycznie możliwie teoretycznie najmocniejszy zestaw drużyn w tych rozgrywkach. No tak, no to jest przede wszystkim sytuacja jest o tyle patologiczna, że no z punktu widzenia rankingu to najlepiej, żeby trzy najmocniejsze zespoły z danego kraju się rozbiły na trzy różne puchary, tak? I de facto no najlepiej, żeby najmocniejszy klub, powiedzmy, grał w Lidze Mistrzów, ale ten już drugi w kolejności, żeby już tej Lidze Mistrzów nie grał, tylko żeby na przykład grał w Pucharze CEF, gdzie ma szansę zajść siłą rzeczy wyżej, no i przede wszystkim ma szansę po prostu zdobyć punkty do rankingu, których w Lidze Mistrzów nie zdobędzie, jeśli skończy niżej albo na tym samym poziomie, co ten klub numer jeden. Także no, patologia, no, co tu więcej po prostu mówić. No, jest to jakieś totalnie niezrozumiałe, nielogiczne, no bo każdy, kto śledzi siatkówkę klubową, no to powie, że jeżeli w jakimś rankingu wychodzi, że polskie kluby są minimalnie lepsze od czeskich, a zdecydowanie gorsze od niemieckich i belgijskich, no to jest jakaś alternatywna rzeczywistość. Znaczy, tu też jest taka kwestia mocno poruszana, że polskie zespoły rezygnują z gry w pucharach CEV, pucharze CEV i w pucharze Challenge, dlatego że to nieopłacalne. Natomiast jak spojrzymy w ten ranking, to on się z czegoś wziął. I te czeskie zespoły, które są do nas, mają bardzo blisko w rankingu, albo te niemieckie zespoły czy belgijskie, które nas przeskoczyły, jednak skądś te pieniądze uzyskują i w tych pucharach grają. Już samo wystawienie zespołu w takich rozgrywkach sporo daje. Tam już nie mówię o dochodzeniu do półfinału czy finału, ale jednak skądś te zespoły te punkty czułają, no i jednak skądś te pieniądze się tam biorą. No i tutaj jeszcze jest taki paradoks, że w zasadzie to, że te zespoły, które się z pucharów wycofywały, bo i po prostu, no ja jak najbardziej rozumiem rachunek ekonomiczny i fakt, że no, generalnie w tych pucharach, zwłaszcza w tym pucharze Challenge, no bo tu najczęściej mieliśmy do czynienia z wycofaniami się, no to tak naprawdę to tylko przeszkadza, no bo bądźmy szczerzy, no ten puchar Challenge to nie jest jakaś bardzo prestiżowa impreza i to często jest tak, że trzeba wydać ileś tam pieniędzy, odbyć na przykład 3 czy 4 podróże w ciągu sezonu na mecze z zespołami, no nie ukrywajmy, na niższym poziomie niż Plusliga. No i tutaj jeszcze dochodzi dodatkowy element układanki, a też to, że siatkówka to nie jest sport miast dużych, a transport do miast mniejszych, niedużych miejscowości, wsi też zawsze kosztuje więcej. No i tutaj jakby to tak tylko z mojej strony dodatkowa uwaga. No i właśnie, i trzeba ileś tam wydać, żeby w końcu dostać jakiś rodzaj nagrody, czyli spotkanie z faktycznie jakimś tam poważnym przeciwnikiem z lig, no już nawet nie mówię, że rosyjskiej czy włoskiej, ale nawet takiej tureckiej, francuskiej, niemieckiej, tak? A wcześniej trzeba gdzieś tam się rozbijać po jakiś zespołach z tych krajów słabszych, no w Filipie sam doskonale wiesz, jak to wyglądało w przypadku Resowi, tak? Jaka była ta ścieżka i oczywiście no Resowia akurat na finanse nie narzeka, no ale tak naprawdę, żeby spotkać się z Białgorodem teraz, co faktycznie jest taką nagrodą, myślę, dla klubu,
czy nawet wcześniej z tym francuskim Ajaxią, to wcześniej no to były takie mecze tak naprawdę trochę do odbębnienia, no a koszty są naprawdę bardzo duże, zwłaszcza jeżeli no, popatrzymy na takie budżety klubów, które się właśnie wycofywały, czyli to budżet Olsztyna, czy to gdzieś tam budżet Warszawy wcześniej, tak, no trudno się powiedzmy dziwić, że one zdecydowały się nie brać udziału, bo to pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, to do tego Pucharu Challenge zapraszane są kluby z miejsc od 5 do 8. To nie jest tak, że tylko piąty zespół ma szansę. Jeżeli on rezygnuje, kolejny dostaje taką opcję. No więc to jest jakby już reguła u nas, że po prostu te wszystkie te kluby nie biorą udziału. I to, że one nie biorą udziału, potem jakby działa na niekorzyść tych klubów, które są ponad nimi. Czyli tych klubów walczących o medale u nas, które później walczą też właśnie o Ligę Mistrzów tym samym. No właśnie, i ja z niejaką wesołością obserwuję lekko oburzonych kibiców Zaksy Kędzierzyn-Koźle, Resowi czy PGS Krybełchatów, którzy z lekkim oburzeniem krytykują, że jak te drużyny tam z miejsc 5-8, jak one mogą w ogóle rezygnować z pucharów. Ano mogą, tak? Dlatego, że jeden występ w pucharach, tak naprawdę sezon w pucharach, gdzie tych kilka rund przejdziesz, to myślę, że to jest kontrakt dla obcokrajowca tak naprawdę. No więc biorąc pod uwagę ten lichy standard i renomę tych pucharów niższych, no to myślę, że no trzeba być jednak Rysowią Rzeszów, żeby było to dla ciebie względnie komfortowe, bo też myślę, że jak patrzą czy dyrektor finansowy, czy tam osoby, czy księgowi w Resowi, to też raczej bilans im się nie spina, jeżeli chodzi o te puchary i po prostu tak jest. W sumie teraz nawet Jastrzębski Węgiel grając w eliminacjach Ligi Mistrzów, czyli tego teoretycznie najbardziej prestiżowego turnieju, to musiał się udać najpierw na Cypr, grając tam z Omonią Nikozja. Także no, mimo że Liga Mistrzów, to jednak na Cypr trzeba się wybrać. No teraz Resowia, mimo tego, że trafiła na Biłgorod, zespół klasowy, mocny, pewnie wszystkim znany, to można sobie wybrać jakiś tam rachunek ekonomiczny, możliwie najlepszy dla siebie pod kątem podróży, a okaże się, że jakiś lot zostanie odwołany, no i trzeba coś kombinować, podstawiać samochód, tak jak samochód do Biłgorodu samochodem nie polecam, natomiast podstawiać samolot, no i akurat Resowia zamiast tej pierwotnie zakładanej wersji musiała się udać do Biłgorodu, lecąc postawionym samolotem z Lublina, trenując po drodze właśnie w jednej z okolicznych hal, także to sam przelot gdzieś tam jest drogi, a jak jeszcze wziąć pod uwagę różne komplikacje, no to już w ogóle wychodzi koszmar, jeśli chodzi o finanse. No i też pytanie, co można zmienić? O ile wiem, że Resowia co prawda w tym sezonie może nie dysponuje aż tak potężnym budżetem jak w poprzednich, no ale to nadal powiedzmy jeszcze dla Resowi, myślę, że dla Resowi wrzucenie jednak takiego wjazdu gdzieś w koszta to nie jest aż, po prostu no procentowo jest to mniejsze obciążenie niż w porównaniu do tych klubów biedniejszych, no i to jest w zasadzie bardzo prosta sytuacja, tak, bo dla Resowi ogólnie lot gdzieś na mecz, no to nie jest coś takiego abstrakcyjnego, bo to i po Polsce im się latać zdarza, co na przykład, no wiemy, że w tych klubach gdzieś tam biedniejszych, no to jest w ogóle sytuacja nie do pomyślenia tak naprawdę. I nawet z takiego właśnie Olsztynu, no bo to jest jakby ten przykład najświeższy, czyli piąte miejsce w poprzednim sezonie, no to mimo, że wiemy, że jeśli chodzi o Olsztyn, no to akurat często te podróże są dalekie, bo większość klubów mamy w lidze na południu, no a ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby Olsztyn gdziekolwiek w Polsce na mecz leciał, no trzeba te ileś tam godzin w tym autokarze po prostu spędzić, no a jeżeli się trafi właśnie mecz gdzieś już w miejscu bardziej odległym, bo w zasadzie trudno w Europie znaleźć miejsca, do których można by było myśleć tak realnie o podróży autokarem. Znaczy, no bo myśleć zawsze można, tylko żeby to jeszcze miało jakieś ręce i nogi i sens w ogóle. No to niestety, ale w zasadzie no poza może gdzieś meczami w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, czy w krajach byłego bloku wschodniego, tych ościennych, no to raczej jest to nie do zrealizowania. Ponarzekaliśmy, w sezonie 2018-2019 tylko dwie drużyny polskie będą miały okazję wystąpić w Lidze Mistrzów, z czego jedno w kwalifikacjach, natomiast czekają nas zmagania tegoroczne.
Jeszcze zanim o tym, to ja chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo tak teraz mi przyszło to do głowy. Pamiętacie na pewno ten moment, kiedy zwycięstwo w Pucharze Polski przestało dawać awans do Ligi Mistrzów. Wtedy się było głośno i w sumie do dzisiaj te dyskusje się toczą, że Puchar jednak zdaniem wielu osób mocno stracił wtedy na prestiżu, że drużyny zaczęły się mniej przykładać, że to już nie są tak ważne, tak istotne rozgrywki, skoro tego awansu do Ligi Mistrzów nie dają. No i właśnie, czy takie same opinie nas czekają przed walką o brąz? No bo wiemy już, że w tym sezonie brąz już tego miejsca w Lidze Mistrzów, tak jak było to wcześniej, nie da. I że w zasadzie, no jeśli chodzi o akurat przyszły sezon pucharów, to tutaj ta rywalizacja o trzecie miejsce już żadnego znaczenia nie będzie miała. Ja myślę, że przy tak wyrównanej stawce w tym sezonie, gdzie no, mamy dwie drużyny, które chyba ewidentnie odstawiają resztę, czyli Zaxę i PGS Krę Bełchatów, to myślę, że ta walka o ten brązowy medal może być wyjątkowo ciekawa, bo tak naprawdę nie ma tam drużyn, dla których ten brązowy medal nie byłby jakąś tam formą sukcesu, moim zdaniem, tak? Więc pod tym kątem myślę, że nie, że tutaj raczej nie zabraknie motywacji, no ale ten dodatkowy smaczek, jeżeli chodzi o udział w Lidze Mistrzów, no to już dla, nie wiem, Trefla Gdańsk czy Asseco Rysowi Rzeszów, no to już myślę, że bardzo istotne, no bo chociaż też nie wiadomo, jak to z tym Gdańskiem będzie, jak to będzie z budżetem i składem Gdańska na kolejny sezon. No dobrze, to teraz może faktycznie przejdźmy już do tego, co jeszcze w tym sezonie nas czeka i co też gdzieś w jakiś sposób oczywiście wpłynie na kolejne rankingi, czyli no europejskie puchary, Liga Mistrzów, ale też Puchar CEF, o którym już Filipie gdzieś wspomniałeś, chociaż na razie bardziej pod kątem logistycznym i organizacyjnym. No ale zacznijmy od tej Ligi Mistrzów, bo czekają nas niezwykle emocjonujące starcia, jedno emocjonujące podwójnie. No i właśnie, mówiliśmy już w poprzednim odcinku o tych wewnątrzpolskich pojedynkach, wewnątrzpolskich starciach, no i teraz takie nas czeka. I te dwie ostatnie kolejki plus ligi rzuciły nam troszkę nowego światła, bo zwłaszcza jeśli chodzi o Zaxę, myślę. Chociaż o Jastrzębie w sumie też, no ale zaczynając od Zaxy. Z jednej strony powrót Samadero, no to jest na pewno bardzo dobra informacja, duże wzmocnienie, ale z drugiej, no to ten powrót jakby no, nie spowodował jakiegoś z kolei powrotu Zaxy do jakiejś wybornej formy, a z kolei wcześniejszy mecz z GKS-em przegrany, no to nie zwiastuje raczej tego, że właśnie ta dyspozycja jest zbyt wysoka. I co myślę, że bardziej jeszcze istotne, to był mecz przegrany we własnej hali, co jednak no, mnie osobiście dość mocno zdziwiło, biorąc zwłaszcza pod uwagę, jak bardzo jednostronny był ten mecz w pierwszej rundzie w Spodku. Nie wiem, czy ta słabsza postawa Zaxy to jest wynik słabszej formy, czy może tego, że no, korzystając z okazji z tego, że też pauzowała Zaxa to jakiś tam czas, no to Gardini po prostu rozpoczął jakiś mikrocykl treningowy, czyli po prostu przyłożył zawodnikom na siłowni, a że tego grania przed Zaxą sporo i to te najwyższe laury teraz, więc myślę, że tak też, taka jest moja teza, w sensie to, że Zaxa nie wygląda teraz tak dobrze, jak wygląda, no to jest naturalna kolej rzeczy i myślę, że oni do tej świeżości wrócą, ale fakt faktem, że no, o ile ta porażka z GKS-em Katowice bez Samadero, no to dla mnie było spodziewane, to na pewno nie, ale może gdzieś tam jeszcze mieściło mi się to w głowie, ale już na przykład strata punktów z Będzinem na wyjeździe, no niby trudna hala, ale już z samym Dero, no to wydawało mi się mało prawdopodobne, a do tego było bardzo, bardzo blisko, więc prawda, myślę, jak zwykle leży po środku. Znaczy, pamiętam tu jeszcze sytuację, kiedy Rysowia grała Zaxę na wyjeździe, to było zaraz przed Pucharem Polski, tam źródła z Kędzierzyna mówiły, że Zaxa nie była w żadnym jakimś mikrocyklu treningowym, cięższym przygotowaniu fizycznym, natomiast teraz przy okazji tej porażki z Katowicami właśnie ktoś z Kędzierzyna, nie pamiętam już teraz szczerze mówiąc kto, chyba któryś z zawodników powiedział, że Zaxa rzeczywiście w tym momencie ciężej trenowała, także to akurat chyba można na tym się opierać, skoro mówi to ktoś z Kędzierzyna. No właśnie, pytanie, czy ten mikrocykl jakby jest już przewidziany, żeby efekty przyszły już na te mecze z Jastrzębiem, czy może, że przeszły trochę później, a liczą, że jednak to Jastrzębie gdzieś troszkę siłą rozpędu przejdą, no bo Jastrzębie też w najwyższej formie chyba nie jest. Tak to wszystko wygląda, patrząc na ostatnie mecze. Co prawda Czarnych ograli, ale też czytałem takie opinie, że to nie wynikało z jakiejś bardzo dobrej gry Jastrzębia, tylko raczej troszkę
zawodziła tam akurat drużyna czarnych. W Jastrzębiu ma w ogóle chyba też troszkę taki problem, że tam no jednak cały czas wszystko zależy, no może nie wszystko, ale bardzo dużo zależy od Salvadora Hidalgo Oliwy, bo dobry okres ma akurat Maciej Muzaj, to trzeba mu moim zdaniem oddać, natomiast no, gdy brakuje mu wsparcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że teraz jakąś kontuzję ma Rodrigo Quiroga, co powoduje, no, że praktycznie trochę są, znaczy no jest jeszcze młody Marcin Ernastowicz, no ale powiedzmy tak, no możliwość manewru na przyjęciu jest ograniczona, no to wszystko sprawia, że no jeżeli Oliwa gra, no to Jastrzębie też gra, no i on akurat z Czarnymi właśnie zagrał świetny mecz, bardzo dobrze grał też z Olsztynem, tam gdzie też Jastrzębie wygrało, natomiast no tak jak już grał słabiej, czy z Tuluzą nawet, wracając jeszcze właśnie do ostatniej kolejki Ligi Mistrzów, przedostatniej kolejki Ligi Mistrzów, gdzie Jastrzębie niespodziewanie straciło punkt z ostatnią drużyną Ligi Francuskiej. Czy z Berlinem też nie grał rewelacyjnie, delikatnie mówiąc, czy choćby właśnie w meczu z Lubinem też szału nie było, no to jak Oliwa w tej sinusoidzie akurat trafi na dołek, no to Jastrzębie ma duże problemy. No i pytanie, co zrobić, żeby akurat trafiła mu się górka w obu meczach z Zaksą, no bo chyba tego Jastrzębie podtrzymuje, żeby myśleć o awansie. Gdzie jest grany rewanż? W Kędzierzynie-Koźlu? Rewanż jest grany w Kędzierzynie-Koźlu, tak. No jeżeli akurat coś, co może tutaj być no, plusem dla kibiców Jastrzębskiego Węgla akurat, to jest to, że Hidalgo Oliwa jest chyba takim zwierzęciem wielkich spotkań. W sensie on uwielbia kamery, uwielbia napięcie, emocje, uwielbia te mecze z trudniejszymi rywalami. Presja raczej go nie zżera i tutaj może bym się doszukiwał jakiegoś małego plusiku, że od strony takiej mentalnej to jak z Oliwą bywa ponoć różnie. Tak wydaje mi się, że on po prostu udźwignie to, więc jeżeli pod tym kątem. Ale jeżeli chodzi o czystą sportową stronę, no to dla mnie Jastrzębie to nie jest drużyna, która z Zaksą może powalczyć, no i ta Zaksa musiałaby chyba naprawdę zagrać bardzo słabo, żeby nie przejść Jastrzębskiego Węgla, ale to tak ty chyba, Michale, wspominałeś, że nie jest wcale powiedziane, że na przykład, nie wiem, zwycięstwo 3-1 po równym meczu, gdzieś tam, że każdy z setów byłby równy w Jastrzębiu, no to jest coś, co może się wydarzyć, szczególnie, że no wskazujemy tutaj na jakiś tam lekki dołek Zaksy, nie wiemy do końca z jakich przyczyn, ale na pewno takowy jest. No a takie 3-1 po wyrównanym meczu powoduje, że w Kędzierzynie Jastrzębie miałoby zawsze to odejście w postaci złotego seta w najgorszym wypadku. Nawet gdyby w trzech setach dostali dość duże baty, to zawsze byłaby nadzieja na ten złoty set tylko do 15, a tam wystarczy jakaś seryjka na zagrywce i robi się wesoło albo smutno, zależy z której perspektywy na to spojrzeć. No dobrze. A jeśli chodzi o drugi, a w zasadzie w kolejności chronologicznej pierwszy mecz, czyli Atlas Arena w Łodzi i PGS Krabbeł-Chatów kontra Kucine, Lube, Banka, Macerata, Civitanowa, przepraszam. Jeszcze gdzieś cały czas jednak w pamięci jest to ta Macerata, Civitanowa, rzecz jasna. No właśnie, kolejne spotkanie w dużej polskiej hali tych klubów, no bo mieliśmy już takie starcie w Krakowie i tam było bardzo równo i bardzo blisko, ale ja pamiętam, że tam jednak zdecydowanie zagrywka nie siedziała Lubę i myślę, że to bardzo mocno Skrze pomagało i wręcz może sobie skrapluć w brodę, że nie była w stanie tego wykorzystać. Mówiliśmy o tym polskim starciu Jastrzębie-Zaksa i co tam wyniknęło w kontekście tego spotkania w ostatnich kolejkach plus Ligi. Ja myślę, że tutaj coś, co wyniknęło z tych meczów ligowych ostatnich, to powrót Grzegorza Łomacza, który pojawił się już na boisku i być może można spodziewać się, że on już na boisko w meczu z Lubę wybiegnie. Tylko pytanie, czy Marcin Janusz jest takim śpiątym kołem wozu? Moim zdaniem nie. I nawet powrót Grzegorza Łomacza, czy brak powrotu Grzegorza Łomacza nie musi być jakąś straszną tragedią dla zespołu Roberto Piazzy. Ja się tutaj zgadzam. I to jest jeszcze jedna rzecz, która mi utkwiła w pamięci z meczu GKS-u Katowice z PGS Krabbeł-Chatów z poprzedniej kolejki, a mianowicie Sreczko Lisinac, który wchodzi, zaczyna mecz na ławce, a następnie wchodzi w obejściu razem z właśnie Grzegorzem Łomaczem, bo jakby na wyjściowym składzie
Marcin Janusz. No i Grzegorz Łomacz wchodzi ze Sreczko Lisinacem. Jest to klasyczna podwójna zmiana. No i Sreczko Lisinac atakuje 6 razy chyba wtedy i 6 razy kończy. No i wygląda na ataku po prostu fenomenalnie. Myślicie, że Roberto Piazza może skorzystać ze Sreczko Lisinaca na ataku w meczu z właśnie z Lubę? No ja myślę, że troszkę inny poziom jest jednak bloku, gdy skacze tam Serhi Capelus, Rafał Sobański czy Gonzalo Quiroga, a trochę inny, gdy skacze tam Osvaldo Juan Torrena, Taylor Sender czy Jiří Kovár. I myślę, że tutaj no już tak łatwo by Sreczko nie było na tym ataku, natomiast ja jestem faktycznie ciekaw, czy... Znaczy, że takie rozwiązanie w ogóle jest możliwe, no to pokazują mecze ligowe. Natomiast jestem ciekaw, czy w przypadku, gdyby nie szło, to czy Roberto Piazza odważy się na coś takiego postawić, no bo powiem tak, no pozostawianie Sreczko na ławce, żeby była opcja zmienienia Mariusza Wlazłego, czy na podwójnej zmianie, no to też jakby no jednak traci się tego Sreczko na środku, tak? A może w ogóle taka opcja, jaką przecież na przykład w Białgorodzie była choćby używana, czyli Sreczko grający na środku, ale w drugiej linii nie schodzący z boiska, tylko właśnie w drugiej linii zmieniany atakujący, jeżeli by Mariuszowi Wlazłemu nie szło i Sreczko po prostu pijący z tej drugiej linii z pierwszej strefy. No ciekawe, co Roberto Piazza tam kombinuje. On, pamiętajmy, że to właśnie wydaje mi się, że to za jego kadencji w Cuneo właśnie w taki sposób grał w ogóle przez cały sezon Cvetan Sokołow, który formalnie jakby tak wynikając z ustawienia to wychodziło, że właśnie był tam środkowym. Powiedzieliśmy trochę o sytuacji z Krybełchatów, natomiast jeśli chodzi o zespół włoski, oni zaczęli teraz już play-offy, zaczęli w ćwierćfinały. Lubę dosyć pewnie poradziło sobie z Piacenzą, wygrywając 3-0. W Lubę obecnie chyba wszyscy są zdrowi i w pełni, można powiedzieć, w pełnej gotowości na spotkanie z PGS Krą Bełchatów, także tutaj chyba raczej nie można upatrywać szans Bełchatowian w tym, że jakieś absencje dotknęły włoską drużynę. No tak, i ja myślę, że tutaj w tym meczu jednak, no jak to w sumie najczęściej bywa już na tym najwyższym poziomie, no wszystko zależy od zagrywki. Wiemy, że Atlas Arena to nie jest łatwa hala. I wiemy, że tam często sama Skra miała problemy ze szczególnym uwzględnieniem Mariusza Wlazłego, natomiast no często to bywało, ale nie zawsze. Jeżeli akurat w tym środowym spotkaniu zagrywka z Skrze siądzie, no a wiemy, że tam ma kto serwować, bo tak naprawdę no, to w zasadzie z pierwszej szóstki, no to tylko jeden ze środkowych, właśnie Patryk Czarnowski lub Karol Kłos, zależnie, który gra i tylko rozgrywający to nie jest zawodnik, który serwuje mocno, no bo co nawet na przyjęciu, niezależnie od tego, czy Skra wyjdzie tak jak właśnie na mecz z GKS-em, czyli z parą Pęczew, Ebadipur, czy jednak wyjdzie Bartosz Bednosz, no to tam każdy bije mocno. Fakt, że chyba ta Bednoża akurat zagrywka jest czy najmocniejsza, czy najgroźniejsza po prostu, najbardziej regularna chyba też. W tym sezonie, o tak powiem, w tym sezonie wydaje się, że to właśnie Bednosz z salini 9 metra stwarza największe zagrożenie z przyjmujących Skry. No to generalnie no 4 bomby na 6 w takim obejściu, no na to można liczyć. A do tego, gdyby Skra wyszła z Marcinem Januszem, no to też trzeba zwrócić uwagę, że Skra bardzo często zdobywa breakpointy właśnie przy zagrywce tego młodego rozgrywającego, znacznie częściej niż gdy na boisku jest Grzegorz Łomacz. No i pytanie, no bo wiemy, jak Lubę odpali swoje armaty, jak zagrywka Lubę będzie się działa, jak będzie strzelał Juan Torrena, jak będzie strzelał Sokołow, generalnie no tam wszyscy, no to myślę, że ze Skry zostanie w tym przyjęciu mokra plama, nawet w tym najbardziej takim defensywnym ustawieniu, jakim wyszli właśnie na GKS, myślę, że nie bez powodu. Ja się nie będę rozpędzał z żadnymi przewidywaniami odnośnie tego, inaczej nie skreślam Skry. Myślę, że ten mecz w Łodzi może być też bardzo ciekawy. Ja raczej spodziewam się tutaj równego meczu, ale rewanż dla Włochów i w konsekwencji awans. Ja tak to widzę. Jeszcze pamiętajmy, że Mariusz Wlazły to jest w tym momencie taki zawodnik, który na kilka słabszych występów często notuje taki jeden lepszy i to taki jeden wręcz znakomity i to często jest właśnie taki naprawdę ważny mecz. Może to będzie właśnie teraz w środę, zwłaszcza, że no z Katowicami to tego swojego występu na pewno do udanych nie zaliczę, a może akurat z Lubę
mu się trafi ten taki właśnie dzień konia, bo jeżeli mu się on trafi, no to on nawiązuje do tego, co pokazywał już dobre 10 i więcej lat temu. No dobrze, jak będzie, zobaczymy. Trudno nam tu prorokować, a wręcz tradycyjnie już raczej się będziemy od tego powstrzymywać, bo nie jest to nasza mocna strona, delikatnie mówiąc. No to tyle o Lidze Mistrzów. O innych parach może już tak dużo nie będziemy teraz mówić, porozmawiamy już po tym, co się wydarzy. Będziemy mądrzejsi o te pierwsze mecze, zwłaszcza, że mówiliśmy już po losowaniu o tym, natomiast no, jeszcze Puchar CEF, problemy Resowi z podróżą do Białgorodu, mamy nadzieję, że na szczęście zostaną one rozwiązane, już z tego Lublina Resowia tam dotrze w momencie nagrywania, no to taki jest plan, że z Lublina Resowia już będzie bezpośrednim lotem, jakimś tam zastępczym chyba samolotem do tego Białgorodu docierała. Prawdopodobnie no, spowoduje to, że w sumie nie wiem, jaki był plan dokładnie. Czy Resowia planowała jeszcze dzisiaj odbyć trening w hali, czy tylko jutro jakiś rozruch. No dzisiaj na pewno tego treningu w Białgorodzie nie będzie. Będzie trening w Świdniku, czy był już w zasadzie trening w Świdniku. No i właśnie, leci Resowia. Resowia, która w ostatnich meczach, delikatnie mówiąc, przy tych wyjazdowych zwłaszcza, nie prezentowała się dobrze. A mówiąc mniej delikatnie, no to prezentowała się po prostu źle. W sumie Filip, tobie pozostawię dokładne określenie jako kibicowi tego klubu, jak ocenisz dokładnie te występy, no ale bez punktów w Olsztynie, bez punktów w Gdańsku, teraz bez punktów w Radomiu, a z drugiej strony Białgorod w ostatnim meczu u siebie też zaprezentował się po prostu źle, no bo w pierwszym meczu playoffów z Kuzbasem przegrali i to przegrali gładko w trzech setach, no i są na wylocie z playoffów, za chwilę ich sezon ligowy może się skończyć. I może się okazać, że już ten mecz rewanżowy, który odbędzie się w Rzeszowie, będzie Białgorod rozgrywał jakby o pozostanie w ogóle w grze o cokolwiek jeszcze w tym sezonie. No i to mówiliśmy już w poprzednim odcinku, ale pytanie, czy tam nie możemy się szykować na po 15 piłek do Dmitrija Muserskiego w secie, jak wy to widzicie, no bo jednak Dawid Dryja i Łukasz Perłowski... No ciężkie zadanie ich czeka, tak by to nazwał. Tak, zadanie dla środkowych Resowi, czyli tej dwójki, która jako jedyna może w tym spotkaniu zagrać, bo wiemy, że Cineniedze w tym Pucharze CEF nie może grać, a kontuzjowany jest Bartłomiej Lemański i Marcin Moździonek. No, przed środkowymi Resowi bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, że no, tak pół żartem oczywiście mówiąc, nie wiadomo z której strefy w ogóle Muserski będzie atakował, ale to już inna sprawa. Resowia od kilku spotkań ma problemy z wyjazdami, o ile na podpromy to jeszcze jakoś w miarę wygląda. Myślę, że to główna różnica jest w zagrywce. No i to, że Resowia dotrze do Białgorodu dopiero w dniu spotkania, no to być może jakieś piętno ciśnie i będzie je jeszcze trudniej do tego, żeby się z zagrywką jakoś tam w tej hali strzelić. A to będzie na pewno ważny aspekt, podobnie jak chociażby w tym meczu z Kryz Lubę. W Białgorodzie z kolei nie zagra Georg Grozer, który zaczął spotkanie ligowe z tym z Kemerowem właśnie w playoffach od początku, potem zmienił go Konstantin Bakun. No i Białgorod w sumie i z jednym i z drugim atakującym nie poradził sobie z drużyną Tomasa Samuelwoła. To akurat jest taki zespół, właśnie mówię o Kuzbasie Kemerowo, który jakoś Białgorodowi wybitnie nie leży, bo pamiętam, jakie oni lanie dostali w półfinale Pucharu Rosji zupełnie niedawno, właśnie też z Kemerowem. Także no tak, ja akurat tego meczu nie widziałem, ciężko mi powiedzieć coś o dyspozycji Białgorodu, natomiast być może po prostu chodzi o to, że to jest akurat taktyka Kemerowa jest wybitnie taka niepasująca Białgorodowi, może to chodzi tylko o to, albo nie wiem, może Białgorod szykuje się na spotkanie Pucharu CEF i sprawę awansu do półfinału Pucharu Rosji chce przesądzić w rewanżu. Ciężko przewidzieć, myślę, że to byłaby bardzo ryzykowna taktyka. No ale istotne jest to, że w kontekście rewanżu Białgorodu na Podpromy może być tak, że Białgorod, ten Puchar CEF, to dla Białgorodu Puchar CEF będzie już jedynym celem w sezonie, bo odpadną z playoffów w Rosji, no i... Nie sprzyjałoby to Resowi. Na pewno kosmicznie trudne zadanie przed Resowią. A właśnie, Filipie, no bo mówisz, że tak Kemerowo wybitnie nie leży, zespół Tomasa Samuelwoła, no to może Kamil Sołoducha do swojego przełożonego w trakcie sezonu reprezentacyjnego gdzieś tam się odezwie i zapyta, no właśnie, jaki jest ten sposób na ten Białgorod i na zatrzymanie drużyny Białogorie, która do tego meczu, no właśnie, tylko znowu, czy sposób, który do tej pory działał, będzie działał dalej, no bo do tego meczu właśnie Białgorod przystąpi z nowym trenerem. To znaczy?
Znaczy, czekaj, bo teraz nie wiem, o co chodzi. Tam Kuziutkin był, ale to niedawno. Znaczy, dosyć dawno już teraz. Już jakaś zmiana była znowu? Była nowa zmiana, widzisz. W Białgorodzie dzieje się tyle, że nawet Filip Korfanty się w tym nie łapie. A, a widzisz, wiem, że w którymś niedawnym meczu ligowym chyba poleciał tam chyba Kosarjew jako pierwszy no trener, i... był, a nie poleciał tam Kuziutkin. Chyba jeszcze Bogomołow był, no i w każdym razie teraz znowu trenerem tym pierwszym, podstawowym. Do bo tam Kujbyszewska chyba polecieli z Kosarjewem jako pierwszym trenerem. To Kosarjew i to co ciekawe... Po głosowaniu siatkarzy, głosowanie drużyny o tym przesądziło, to Kosarjew został teraz wybrany na tego pierwszego trenera, bo tam oczywiście ten sztab cały czas jest dość szeroki. Wiadomo, że rolę nadtrenera pełni ciągle Gennadij Szipulin. Natomiast no to właśnie głosowanie drużyny zadecydowało, że to Aleksander Kosarjew został mianowany tym trenerem numer jeden. No i to on poprowadzi drużynę już teraz w meczu z Resowią, na to wszystko wygląda. Kolejna już zmiana. No i właśnie, ciekawe, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób odmieni grę Białgorodu, czy jednak no, to będzie cały czas taka sama gra. No trudno coś zmienić w ciągu kilku dni, zwłaszcza przez kogoś, kto jednak w tej drużynie cały czas był, w tym sztabie cały czas był i raczej wątpię, żeby tu jakaś rewolucja nagle nastąpiła. No tyle, że nie będzie Georga Grozera, tak jak mówiłeś. Ja na czynniki pierwsze Białgorodu rozbierać nie mam zamiaru, bo i pozostawię to ludziom bardziej merytorycznym w tym względzie. Natomiast myślę, że zazwyczaj w tych meczach polskich drużyn z Rosjanami było to tak, że jeżeli nie było w tych drużynach naszych strachu, czyli jeżeli nie było takiej, nie wiem, nadmiernej obawy wynikającej po prostu z magii nazwisk i tych, powiedzmy, nie wiem, rosyjskiego terenu i właśnie drużyn samych z Rosji, to wtedy polskie drużyny były w stanie nawiązywać rywalizację, więc myślę właśnie, że dobre podejście mentalne i jeżeli zagrywka będzie się jeć Resowi, no to może wtedy faktycznie z tym Białgorodem, który też ma swoje problemy, myślę, że Resowia będzie w stanie powalczyć, no ale zadanie arcytrudne i tutaj się z wami zgadzam. Zwłaszcza, że w tym sezonie, gdyby tak wyłączyć Zenit Kazań, który oczywiście jest drużyną gdzieś tam w ogóle z innej galaktyki, no to mamy z tymi rosyjskimi klubami, które przeżywały właśnie swoje gdzieś po drodze problemy, bilans 3-1. Oczywiście no jest to na razie bilans, który wyłącznie PGS Krabełchatów osiągała w fazie grupowej, no ale jakby nie patrzeć, no to jest to coś, co gdzieś tam pozytywnie może nastrajać, bo nie taka ta Rosja straszna. Ja pamiętam nastroje, jak Rosowia grała z Nowosybirskiem w playoffie Ligi Mistrzów. Tam też wydawało się, że Rosowie czeka arcytrudne zadanie, bo starcie z rosyjskim zespołem, ale jeśli to, w tamtej sytuacji, jeśli dokładnie prześledziło się, w jakiej sytuacji był Nowosybirsk, to jednak wychodziło, że to nie jest to aż tak straszny potwór i wynik tego dwóch meczów pokazał, że Rosowia nie miała się za bardzo czego obawiać. Tak teraz, pomimo iż, że Białgorod ma pewne problemy, to jednak w dużo trudniejszej sytuacji niż wtedy chyba dwa sezony temu jest Resowia, chociażby przez sytuację ze środkowymi. No właśnie, bo w sumie do tamtego Nowosybirska bardzo można Białgorod porównać, bo wtedy właśnie ten Nowosybirsk też akurat dokładnie w tym samym okresie, co mecze z Resowią, rozgrywał właśnie ćwierćfinały ligi. Też był do tych meczów rozstawiony z wyższego miejsca. No a mimo to wtedy właśnie pamiętam, że dwa razy gładko 0-3 zdaje się z Gazpromem Surgut Nowosybirsk przegrał w lidze i to było dosłownie tak, że w weekend po weekendzie były mecze z Surgutem i ja w środku tygodnia właśnie też tydzień po tygodniu mecze z Resowią. No teraz to będzie wygląda to wszystko tak w miarę podobnie, no wiadomo, nie wiemy jaki będzie wynik tego rewanżu w Kemerowie, no a jeżeli przegrywa się u siebie 0-3, to znowu wydaje się, że Białgorod gdzieś ewidentnie z tą formą na ten najważniejszy moment sezonu chyba nie trafił, a może te roszady przeszkodziły, może to przyjście Georga Grozera wcale nie pomogło, a wręcz przyniosło jakby odwrotny skutek, no bo Grozer na razie delikatnie mówiąc nie zachwyca, a stracił Białgorod Maksyma Żigałowa, który czasem w ważnych momentach tą zagrywką potrafił pociągnąć i warto też zawsze takiego siatkarza, myślę, w składzie mieć, a no niejako się Białogorje go pozbawiło, no dodatkowo pozbawiło się zmiany na ataku, jeżeli chodzi o, aż nie, tutaj trochę chyba kłamie, bo jeszcze jest Roman Daniłow, więc jeszcze ma kto wejść za Bakuna, tak mi się teraz wydaje. No w każdym razie no widzimy, że coś w tym Białgorodzie nie działa, tylko no ja się tutaj z tą Filipie zgodzę. Tamta Resowia to była Resowia, która akurat w Polsce dominowała, to też nie powiem, bo pamiętamy, że w tamtym sezonie przegrała jednak z Treflem finał Pucharu Polski,
ale była tym jednak ogólnie najmocniejszym polskim klubem, a teraz no, daleko jest jej do tego. Ty, Piotr, przed tym mówiłeś, że może Kamil Sołducha wyciągnie jakieś wartościowe informacje od Tomasa Samerwoła. Elvis Krasnic pewnie być może też będzie mógł tam Kamila trochę wesprzeć w tych działaniach. Natomiast Elvis Krasnic jest trochę takim punktem wspólnym do pewnego rodzaju podobieństwa dla sytuacji przed sezonem Jaresowi Białgorodu, bo w Białgorodzie sprowadzono Denisa Biriukowa. I ten Denis Biriukow odniósł poważną kontuzję na reprezentacji, rozwiązano z nim kontrakt i w jego miejsce nie sprowadzono nikogo. A wiemy, że dosyć późno z zespołem Resowi pożegnał się John Gordon Perrin, no i akurat za niego sprowadzono Elvisa Krastinsa, także no Białgorod de facto nie funkcjonuje w tym sezonie tak jak pierwotnie zakładano, czyli razem z Denisem Biriukowem, no i tam obok Sergeja Tytuchina na przyjęciu gra Jereścienko, który prawdopodobnie pierwotnie był stawiany w roli rezerwowego tego zespołu. A ciekawostką jest to, że jednak Jereścienko to jest obcokrajowiec. Bo jest to Ukrainiec, tak, to jest Ukrainiec, tak, i on już kiedyś chyba tak było to rozwiązane inaczej. Ukraińcy chyba byli liczeni jako zawodnicy krajowi, natomiast teraz już, o ile się nie mylę, tak nie jest. No i w sumie właśnie Jereszczenko zajmuje to jedno miejsce, więc no, tak jak mówisz, może był przymierzany do bycia rezerwowym, ale z drugiej strony, no wiedząc jak rygorystyczne są te limity, to trochę to dziwne. Nie wiem jak uważacie, więc może jednak z góry planowano, że to Jereszczenko będzie grał w składzie, a może właśnie w parze z Biriukowem, może że Sergiej Tytuchin będzie miał pełnić już rolę takiego bardziej doświadczonego strażaka. No trudno powiedzieć, co tam się działo w głowie Gennadija Szipulina, tego chyba nie wie nikt. No natomiast no tutaj faktycznie małe możliwości manewru, jeśli chodzi o przyjęcie Białogorię, stąd też te różne próby, choćby właśnie z Dimą Muserskim na przyjęciu. I to może być coś właśnie z kolei Resowi sprzyjającego, tak? Tak samo jak w drugą stronę z kolei brak możliwości manewru, jeśli chodzi o środek. No zobaczymy, ale na pewno ciężkie zadanie i na pewno Resowia nie jest faworytem. No ale tak jak mówiliśmy już raz, rosyjski zespół, który też był faworytem, a który akurat po wynikach ligowych wychodziło na to, że nie był w najwyższej formie, Resowia w ostatnich latach ograła. I chyba pozostaje tylko tego samego życzyć. Resowia w tym dwumeczu zagra rewanż na Podpromy, więc ewentualnie może uda się uciągnąć jakiegoś chociażby złotego seta. Na Podpromy już różne cuda się zdarzają, także... Jeszcze bym Resowi w tym spotkaniu, w tym dwumeczu nie skreślał, ale zadanie naprawdę bardzo trudne. Jeśli chodzi o tę część odcinka, no to myślę, że na tym zakończymy. Europejskie puchary, no wszystko się wyjaśni już za chwilę w zasadzie i będziemy dużo mądrzejsi po tych pierwszych spotkaniach. Ale pamiętajmy, jak to wszystko działa. Nie ma wyniku. To nie jak piłka nożna, gdzie no w zasadzie jeżeli wygrasz pierwszy mecz 5-0, to już rewanż jest formalnością. Tutaj nie ma wyniku, którego odrobić się nie da. Nawet szybkie baty trzysetowe bez wyjścia z dwudziestki w żadnym z setów no nie sprawiają, że jesteś bez szans w rewanżu. I z jednej strony to jest dobre, z drugiej może mniej sprawiedliwe, ale do końca będzie trwała, no przynajmniej do końca drugiego seta rewanżu, rywalizacja zawsze trwa.